Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Skorek, reprezentuję Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Cieszę się bardzo, że Państwo dotrwali, bo wiem, że już te kilka godzin na siedząco na pewno może dawać się we znaki. Mam nadzieję, że przed tą przerwą obiadową i przed miłym spacerem w słońcu jeszcze zechcą Państwo kilka słów ode mnie wysłuchać. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dokładnie reprezentuje oddział szkła i materiałów budowlanych w Krakowie. Może na sam początek kilka słów właśnie odnośnie naszej działalności. Instytut w zeszłym roku, ale właściwie w tym roku jest jakby taka kulminacja obchodów, ukończył lat 60, więc już dość poważny wiek. Oczywiście nie w tej formie powstał jak obecnie, to było wiele różnych przekształceń. Ten instytut, jaki istnieje obecnie, powstał w roku 2010 z połączenia kilku różnych jednostek naukowych. Składa się z centrali w Warszawie oraz trzech oddziałów, w tym właśnie oddziału krakowskiego. Łącznie to jest około 500 osób. W Krakowie mamy zatrudnionych około 150. Oddział krakowski od roku 1954 istnieje. Dość to wygląda może przerażająco, te archiwalne zdjęcia. Nasza siedziba znajduje się, główna siedziba znajduje się przy ulicy Cementowej, nomen omen, zresztą obok cementowni krakowskiej, może Państwo kojarzą, hen daleko stąd, na obrzeżach Krakowa. Natomiast czym się Instytut zajmuje? Generalnie dotyczy, nasze prace to są prace naukowo-badawcze, prace wdrożeniowe, opracowywanie nowych technologii, udoskonalanie istniejących, wszystko to, co dotyczy materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. Oprócz tego w naszej ofercie znajdują się też różnego rodzaju produkty. Tutaj mają Państwo wypisane, na przykład aparatura kontrolno-pomiarowa, materiały dla przemysłu ceramicznego, ale także cement romański, o którym generalnie będę przede wszystkim teraz mówić, materiał do konserwacji zabytków. Bierzemy udział w różnego rodzaju projektach europejskich, projektach także ogólnopolskich. Z punktu widzenia cementu romańskiego najistotniejszy jest ten program ROCKER, który właśnie dotyczy wprowadzania ponownie na rynek europejski cementu romańskiego. Właściwie co roku otrzymujemy różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia. Większość z tych medali to są właśnie medale otrzymane za opracowanie, i przepraszam też rzeczywiście, że tak trochę tyłem stoję do Państwa, opracowanie technologii produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym. I teraz już przechodząc do meritum. Cement romański, większość z Państwa na pewno już słyszała o tym materiale, zresztą my staramy się też dość często się pokazywać i o nim mówić. Ale gwoli przypomnienia, to naturalne spoiwo hydrauliczne, które było przede wszystkim w wieku XIX i na początku XX wieku jednym z najistotniejszych materiałów, które były wykorzystywane do tworzenia dekoracji architektonicznych. Jeszcze tutaj dodam, że cement romański stosowano oczywiście w różnych formach, bo mogły być to tynki proste, mogły być to gzymsy, fryzy, boniowania, woluty, rzeźby, płaskorzeźby w różnej formie. Na przykład maszkaronów, tak jak tutaj widzą Państwo na zdjęciach. Jeśli chodzi o historię, tutaj bardzo krótko, rok 1796 to jest patent. James Parker opatentował metodę uzyskiwania cementu romańskiego. To był cement, który, od razu właśnie powiedzmy, na początku nazwany był cementem Parkera, dopiero później nazwano go cementem romańskim. Tutaj trzeba podkreślić, że James Parker uważał, że on właściwie odkrył cement starożytnych Rzymian. I zresztą ta nazwa cement rzymski też cały czas obowiązuje, z tym, że powiedzmy sobie szczerze, że on nie jest ani rzymski, ani romański, ale tak się akurat przyjęło, że ta nazwa jest w użyciu. W pierwszej połowie XIX wieku cement romański był popularny przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, czyli w swojej ojczyźnie i w Niemczech. Tutaj przykład jednego z budynków w Londynie, St. Peter's Square, który właśnie był wykonany w technologii cementu romańskiego. Natomiast druga połowa wieku XIX i początek wieku XX to jest największa popularność cementu romańskiego w Europie Środkowej, w tym na ziemiach polskich, przede wszystkim na terenach monarchii austro-węgierskiej. W roku 1853 powstała pierwsza na ziemiach polskich wytwórnia cementu romańskiego w osadzie Kozioł koło Olkusza i założycielem był Jan Ciechanowski. I jednym z pierwszych obiektów, przy budowie którego wykorzystano właśnie ten w cudzysłowie polski cement romański, był gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Obecnie bodajże jest tam Muzeum Etnograficzne.
Wielu architektów sięgało chętnie po cement romański. Jan Zawiejski, znany architekt krakowski, bardzo chętnie go wykorzystywał, na przykład w przybudowie Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, ale także w innych częściach ziem polskich. Tutaj na zdjęciu pałac w Mosznej koło Opola, gdzie również, zresztą właśnie nasz instytut badał próbki, znaleziony został cement romański. Mam na myśli tą część odbudowaną po pożarze, tą część środkową i bodajże tą po lewej stronie, ale to była część wschodnia. W każdym razie ta część druga to jest już część późniejsza z czasów I wojny i tam cementu romańskiego nie odnaleźliśmy. Po zakończeniu I wojny światowej cement romański był używany sporadycznie. To nie znaczy, że w ogóle go nie było. Tutaj przykład, będę pokazywała ten budynek z roku 1925, ale generalnie rzecz biorąc, zarówno kwestia materiału, bo cement portlandzki, cement romański po prostu jakby wypchnął z rynku, a druga sprawa, no to oczywiście też i stylistyka, bo wiadomo, że modernizm tego typu dekoracji, co historyzm nie potrzebował. I od roku 2006 oddział szkła i materiałów budowlanych, czyli właśnie oddział, który reprezentuję, prowadził prace zakończone opracowaniem technologii produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym. Podkreślam ten piec obrotowy, bo pierwotnie cement romański był wypalany w piecach szybowych. No i jedna z nagród to akurat taka chyba jedna z najistotniejszych, czyli złoty medal targów Dekmal w Lipsku w zeszłym, nie, dwa lata temu już właściwie, w 2010 roku. Podkreślamy, że współcześnie produkowany cement romański ściśle, wiernie odpowiada historycznemu materiałowi. No w ten sposób oczywiście przyczynia się do tego, że jest, istnieje możliwość uratowania no często dość mocno zniszczonych detali architektonicznych czy też tynków. Jeżeli chodzi o właściwości cementu romańskiego, szybki czas wiązania, zdolność utwardnienia pod wodą, duża odporność na czynniki atmosferyczne, wysoka wczesna wytrzymałość i powierzchnia pozbawiona pęcherzyków powietrza. Oczywiście jeśli chodzi o odporność na czynniki atmosferyczne, ona jest znaczna, natomiast no, niestety jakie mamy powietrze w miastach wszyscy wiemy, więc po tych no, ponad 100 latach niekiedy detale wykonane z cementu romańskiego no, niestety nie wyglądają zbyt dobrze. Obecnie w naszym oddziale możemy Państwu zaoferować zarówno czysty cement romański, jak i na jego bazie materiały produkowane takie jak zaprawy do odlewów, zaprawy tynkarskie, grubo- i drobnoziarnista oraz farby. Tutaj może podkreślę, że to wszystko wykonywane jest na zamówienie, czyli możemy też się do Państwa dopasować, jeśli chodzi o kolorystykę na przykład, bo tutaj przede wszystkim jest to często taka dość istotna sprawa. Oczywiście często się mówi na różnego rodzaju konferencjach, jak istotne jest stosowanie materiałów kompatybilnych, odpowiadających materiałom historycznym. Natomiast w praktyce wygląda to bardzo różnie i już z naszego doświadczenia wiemy, że no nie jest łatwo, cement romański jest materiałem specyficznym, powiedzmy sobie szczerze, na pewno trudniejszym w zastosowaniu niż obecnie produkowane współczesne materiały. Wymaga czasu, wymaga pewnego też doświadczenia, też jest kwestia estetyki, ponieważ tutaj mówimy, że nigdy nie uzyska się przy stosowaniu cementu romańskiego idealnie gładkiej powierzchni, tak jak przy stosowaniu współczesnych farb mineralnych. Tutaj występują takie charakterystyczne przechmurzenia, które się, jak rozmawiamy z konserwatorami, generalnie bardzo podobają, ale to jest fakt, że coś takiego występowało już dawno, już w czasach, kiedy cement romański był stosowany na co dzień, ponieważ Jan Zawiński pisał nawet, że trochę się skarżył, że właśnie tego typu przechmurzenia występują, ale to jest naturalna cecha cementu. Kilka przykładów. Jako taki królik doświadczalny gmach dawnej Akademii Handlowej, podkreślę, że to są właściwie wszystko obiekty krakowskie, bo rzeczywiście Kraków tutaj przoduje, jeżeli chodzi o stosowanie cementu romańskiego. Po lewej jeszcze przed konserwacją Akademii, po prawej po konserwacji. To był obiekt, który był też konserwowany w ramach wcześniejszego projektu europejskiego niż Rocker, o którym Państwu mówiłam, czyli projektu ROCEM. Kamienica Łozińskich w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego. Tutaj widzą Państwo po lewej stronie przed konserwacją i po konserwacji. Kamienica przy ulicy Józefińskiej, to jest ta część, część parterowa. I Pałac Wielopolskich, czyli ten budynek, w którym się obecnie znajdujemy. Elewacja od strony ulicy Poselskiej. To jest to skrzydło późniejsze z lat 1909-1911. Również tutaj zastosowane zostały tynki z cementu romańskiego. Klasztor Jezuitów przy Małym Rynku, to jest dziedziniec
elewacji od strony dziedzińca. I jak Państwo wyjdą z Urzędu Miasta, dokładnie naprzeciwko, tutaj w tle widzimy kościół Dominikanów, kamienica Antoniego Suskiego, też z początku XX wieku, projektowana przez Władysława Ekielskiego, jeden chyba z takich najlepszych, takich też najbardziej może najpiękniejszych przykładów, jak cement romański może się dobrze prezentować. Tu oczywiście po lewej stronie ten przepiękny róż, to było jeszcze z czasów przed konserwacją. Kamienica przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Tutaj też detal przed i detal po. To jest ta kamienica przy placu Serkowskiego, o której mówiłam, z roku 1925, czyli taki jeden z rzadszych przykładów zastosowania cementu w okresie międzywojennym. Klasztor Ojców Pierów, to jest taka jedna z elewacji. I dwie ostatnie kamieniczki, które chciałam Państwu pokazać, są kamieniczki, kamienice. Kamienica przy ulicy Starowiślnej, też sprzed konserwacji, tam było podejrzewam, z tego co pamiętam, kilkadziesiąt nawarstwień. I po konserwacji, tutaj jeszcze przykłady z czasu konserwacji. I kamienica na rogu ulicy Westerplatte i Zamenhofa w Krakowie. Tutaj też detal sprzed, ale już tutaj, że po oczyszczeniu i detal po. Więc jak podkreślam, produkowany współcześnie cement romański umożliwia powrót do oryginalnej formy i estetyki budynku. No tu już może tak górnolotnie, że przyczynia się tym samym do zachowania kulturowego dziedzictwa. Ja tutaj Państwa zachęcam do kontaktu z nami, aczkolwiek jeszcze nie kończę, bo taka jedna rzecz, wykorzystując sytuację, że tutaj jestem i mam chwileczkę jeszcze. Nasza druga siedziba, ponieważ doszło do połączenia dwóch oddziałów, szkła i materiałów budowlanych, mieści się na ulicy Lipowej 3. Państwo z Krakowa może kojarzą, bo teraz ta ulica zaczyna być coraz bardziej modna. Mieści się w poprzemysłowej dzielnicy na Zabłociu. Jest to bardzo, to właśnie budynki, które Państwo widzą, to jest właśnie nasz oddział. Tutaj widzą Państwo halę technologiczną. To jest zresztą hala no, zabytkowa, to może to jest trochę ryzykowne używanie tego słowa na tej sali, ale z roku 1950, w każdym razie unikatowa, jeśli chodzi o konstrukcję dachu przede wszystkim. Widzą Państwo, że to jest taka bardzo lekka konstrukcja. I o co mi chodzi? Otóż to jest przy ulicy Lipowej, jak Państwo się obrócą w drugą stronę, jak Państwo się obrócili, mamy fabrykę Emalia Oskara Schindlera, czyli obecnie siedzibę Muzeum Historycznego, jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Po drugiej stronie Mocak, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej. Wykorzystując to położenie, powiedzmy sobie szczerze i wprost, bardzo atrakcyjne, postanowiliśmy również swoją cegiełkę dołożyć. I powiem Państwu króciutko o naszych planach, które częściowo są związane z konserwacją zabytków. Pracujemy nad tym, aby powstał na Lipowej powstało Centrum Ceramicznych Materiałów Konserwatorskich. To jest taka nazwa robocza, powiedzmy sobie szczerze. Ma on składać się z kilku elementów. Z jednej strony właśnie ta część, w cudzysłowie konserwatorska, czyli takie centrum, w którym robiliśmy to, co dotychczas, czyli po prostu nasi naukowcy by po prostu pracowali nad tworzeniem nowych materiałów do konserwacji, renowacji zabytków. Czołowym oczywiście był tutaj cement romański. Druga sprawa, szkolenia dla studentów związane z podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Instytutem a Akademią Górniczo-Hutniczą, czyli ta część edukacyjna. Druga część dotyczyłaby szkła, ponieważ chcemy wrócić do tego, co było kiedyś. Mianowicie w ogóle w tych budynkach mieściła się kiedyś krakowska huta szkła. Później, kiedy została przyjęta przez Instytut, w latach 1969-1998 produkowane było szkło współczesne, szkło artystyczne, formowane ręcznie. Nie wiem, czy Państwo pokażą, był jakiś sklep na małym rynku z tymże szkłem. Mamy zamiar troszeczkę w pewnym sensie do tego wrócić. To znaczy tak, przede wszystkim stała ekspozycja szkła, ponieważ mamy również zbiory szkła zabytkowego, eksponowanie także tego szkła współczesnego i w przyszłości myślimy o tym, żeby można było powrócić do tego i pokazać ludziom, jak naprawdę wygląda formowanie szkła, czyli pokaz formowania szkła na żywo. To jest takie nasze marzenie. Tutaj jeszcze tylko pokażę kilka przykładów tych szkieł, które były produkowane w Instytucie te kilkanaście lat temu. Projekty one były przez innych krakowskich artystów szklarzy, między innymi Jerzego Słuczana Orkusza. Natomiast w tym roku mamy zamiar zacząć od otwarcia sklepu ze szkłem i galerii szkła artystycznego, w której będzie można oglądać pracę wybitnych artystów szklarzy. Więc już w okresie wakacyjnym Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.